nawał jest fizjologicznym i przejściowym procesem. Świadczy o prawidłowym rozwoju Twojej laktacji. Między 2. a 6. dobą po porodzie piersi zaczynają wytwarzać zdecydowanie więcej pokarmu. Robią się pełniejsze i cięższe. Niektóre kobiety odczuwają jedynie zwiększone ucieplenie piersi bądź mrowienie, inne dyskomfort, spore powiększenie piersi, dużą tkliwość, a nawet twardość. Objawy nawału mogą więc być różne i zależeć od indywidualnej anatomii i fizjologii Twojego organizmu. Objawy te są znakiem, że piersi w pełni podjęły właściwą pracę i laktacja ruszyła w pełną parę. To dobry znak. Warto jednak w tym okresie pamiętać o kilku zasadach, aby sobie nie zaszkodzić, a dodatkowo pomóc. Po pierwsze, pamiętaj proszę, że nawał i pojawienie się pokarmu w piersiach nie jest uwarunkowane rodzajem porodu. Laktacja rusza w momencie urodzenia łożyska, kiedy to poziom progesteronu gwałtownie spada, a poziom prolaktyny gwałtownie rośnie. Im częściej maluszek będzie ssał piersi, tym wcześniej może wystąpić. A dodatkowo może przejść bardziej niezauważenie, gdyż nadwyżki mleka będą na bieżąco przez dziecko spijane. Nie obawiaj się, że po cięciu cesarskim laktacja nie ruszy i nie da się wykarmić maluszka. To szkodliwy mit. Przystawiaj malucha do piersi jak najczęściej. Na początku dziecko może zgłaszać się nawet co godzinę, dwie. Potrzebuje nie tylko mleka, ale Twojej bliskości i ssania. Jeśli dziecko przesypia karmienia, postaraj się go wybudzać, nie rzadziej niż co 3 godziny. I proponuj najlepiej obydwie piersi. Bardzo ważne, aby pozycja do karmienia była dla Was wygodna, a przystawienie dziecka do piersi bezbolesne. Średnia ilość karmień to około 8 do 12 razy na dobę. Początkowo może być ich więcej. Nasłuchuj, czy dziecko ssie efektywnie, czy słychać przełknięcia pokarmu. Częste karmienie zbuduje dobry potencjał do właściwego rozkręcenia laktacji na kolejne dni, tygodnie i miesiące karmienia. Jeśli skóra na otoczce brodawki z powodu nawału jest mocno napięta i dziecku trudno ją uchwycić, denerwuje się, szuka, płacze, postaraj się odciągnąć niewielką ilość pokarmu ręcznie lub z pomocą laktatora. Wykonaj delikatną stymulację na otoczce brodawki oraz zrób chłodny bądź zimny okład na 15 minut. To ułatwi dziecku przystawienie. Dzięki wycofaniu nadmiaru limfy z otoczki i rozluźnieniu tego obszaru poprzez choćby odciągnięcie odrobiny mleka. Częstym błędem w nawale jest stosowanie ciepłych lub wręcz gorących okładów. Właściwym w okresie nawału jest działanie zimne. To zimne okłady działają terapeutycznie, zmniejszając obrzęk, działając przeciwbólowo, ułatwiając wypływ pokarmu poprzez odkurczenie naczyń krwionośnych. Takie kompresy warto mieć w swojej wyprawce. Jeśli w trakcie nawału towarzyszy Ci dyskomfort, ból, a piersi są mocno ucieplone, oprócz zimnych okładów możesz spokojnie zażyć lek przeciwbólowy, przeciwzapalny typu ibuprofen w dawce zgodnej z ulotką. Nigdy nie stosuj forsownych masaży, ugniatania czy wyciskania pokarmu z piersi. Ta metoda może zmniejszyć ilość pokarmu, doprowadzić do powikłań, takich jak zastój czy stan zapalny, blokować odruch wypływu pokarmu, a ponadto jest bardzo bolesna. Nie pozwól, by ktokolwiek w ten sposób masował Twoje piersi w nawale. To bardzo szkodliwa technika. Jak wspomniałam, piersi mogą zrobić się ciężkie i tkliwe, a laktacja będzie stabilizować się aż do 4-6 tygodnia życia dziecka. Warto na ten czas wspierać się dobrze dobranym i wygodnym, podtrzymującym piersi stanikiem bez fiszbi. Możesz go nosić zarówno dzień, jak i w nocy. Stanik możesz dobrać już w okresie ciąży.